To, co zawsze powtarzano nam, Polakom, i w XVIII wieku to było w kółko powtarzane, taki mieli episkopat, na jaki zasługiwali. Taki mieli episkopat, jakie było społeczeństwo. Jaki wtedy był episkopat? Przecież oni mieli kochanki, korupcja. Znaczy ci biskupi w XVIII wieku, polscy biskupi, no to była Sodoma i Gomora. I teraz, my mamy takie społeczeństwo, że myśli w znacznej części, że to już nie są Polacy i myślą jak Gazeta Wyborcza. I są tacy biskupi, którzy nie są Polacy i myślą jak Gazeta Wyborcza. Znaczy zapominają, prawda, znaczy kim oni są, prawda, znaczy, ale takim, znaczy, że zapomina, że jest biskupem, że jest następcą świętego Piotra na ziemi, zastępcą tu na tym terenie, a zachowuje się jak zwykły, taki przeciętny Polak. Tak jakby go, jak go wychowali, prawda? Znaczy, tutaj mam taki jeden drobny przykład, prawda? Że zdarza się coraz więcej biskupów, ale po czym odróżnić dobrego biskupa od niedobrego biskupa? Wystarczy do niego podejść, ukląc i pocałować go w pierścień. I jak wyrwie rękę, to znaczy, że to nie jest dobry biskup. Bo on nie ma prawa wyrwić ręki, bo ja nie całuję Kowalskiego w rękę, bo on jest Kowalski, tylko ja całuję pierścień, który jest symbolem władzy Chrystusowej. Prawda? Jeżeli on nie ma świadomości, że on sprawuje władzę Chrystusową i nie występuje w imieniu tej władzy, no to tego, ale jeden ksiądz mi opowiadał, jak go upokorzyła na całe życie wiejska kobieta. Prawda? Podeszła do niego wiejska kobieta i chciała go pocałować w rękę. On wyrwał tą rękę, a ona jak na niego nakrzyczała. Co myśli ksiądz, że ja ciebie jako gówniarza całuję w rękę? Nie, ja cię całuję, bo jesteś kapłanem, kapłaństwem. Bóg Ojciec mówi do świętej Katarzyny w dialogu, to są Chrystusowie moi. No, czyli pocałowanie kapłana w rękę, to nie jest pocałowanie człowieka w rękę. No, czyli i on mówi, ten ksiądz do mnie mówi, od tego momentu ta kobieta mnie nauczyła, kim ja jestem. To w seminarium mnie nie nauczyli, a ta kobieta mnie nauczyła. No, czyli takie, jakie są problemy z polskim społeczeństwem, takie same są problemy z polskim kościołem i tylko możemy jakby żałować, no ale to, że powiedzmy prymas Wyszyński, czy różni, czy ksiądz Popiełuszko, oni potrafili nam coś pokazać, potrafili nas gdzieś poprowadzić, czyli byli przed nami, prawda, byli powyżej nas, mogli nas wychować, a teraz my jesteśmy troszkę jak ta owczarnia, a pasterze mają kłopoty. Tylko, że, mówiąc delikatnie, tylko, że ja tutaj bym powiedział jeszcze jedną rzecz, prawda, i opowiadał mi taki ksiądz, jechałem z nim samochodem z Warszawy do Poznania, bo mieliśmy tam razem wykład i on jechał z Białorusi, on był proboszczem na Białorusi, mówi, wracam na tą Białoruś i będę tam do końca życia, chyba, że mnie wyrzucą. I ja pytam się, dlaczego, co tak się księdzu podoba na Białorusi, on mówi, oni mnie zmuszają do świętości. Ja mogę, wie pan, że jak ja się piwa chcę napić, to ja kupuję 100 km od miasta, zasuwam rolety w drzwiach i gaszę światło i dopiero piję piwa, bo mnie na taczkach wywieźli, jakby mnie zobaczyli z puszką piwa. Oni mnie zmuszają do świętości. No i to mi uświadomiło, ta jego wypowiedź mi uświadomiła, że my jesteśmy odpowiedzialni za swoich kapłanów i za swoich biskupów i powinniśmy ich stawiać pod ścianą i zmuszać ich do świętości. I jeżeli wierny toleruje niewłaściwe zachowanie swojego pasterza i brak jego aktywności pasterskiej, no to jest jakby współodpowiedzialny za, żeby mieć świadomość, skąd się biorą nasi biskupi. I procedura normalna, znaczy taka przeciętna, i stąd jest większość biskupów, jest taka, że oni idą z dołu. Znaczy to Kościół wyłania biskupów, bo procedura... Kościół to znaczy kto? To znaczy kuria. Specjalna komisja kurialna daje propozycję do papieża. I papież oczywiście może nie zatwierdzić tej propozycji, ale z reguły przyjmuje. Natomiast ta kuria tworzy się z tego kościoła lokalnego, diecezjalnego. Ten kościół diecezjalny tworzy się z seminarium duchownego.
bo to stamtąd wychodzą kapłani, a to seminarium duchowne tworzy się z ludzi, którzy przychodzą do tego seminarium z tego, tak jak z zakonami. Prawda? Jeżeli dominikanie są tacy, jacy są w tej chwili, to są tacy, bo ludzie, którzy przyszli, byli tacy. Prawda? Znaczy zięba nie był, nie stał się ziębą w zakonie. On przyszedł jako zięba, a oni go przyjęli, ci, co byli w tym zakonie. Prawda? I oczywiście, że można mówić, że się pierze i są różne techniki prania mózgu klerykom na przykład, tylko że popiełuszce nikt nie wyprał mózgu. Prawda? I osobowością. Osobowością, ale dobrym katolikom nie da się wyprać mózgu. Prawda? Czyli jeżeli ktoś przychodzi jako słaby katolik i oczywiście natrafi na świetnego przywódcę, ojca duchowego i ten ojciec duchowy będzie nad nim pracował i go podniesie, jest coś takiego możliwe, jasne. Tylko że jeżeli nie ma tego ojca duchownego, bo w poprzednim pokoleniu też nie przyszedł dobry katolik, prawda? Czyli my odpowiadamy za nasz Kościół. To nie można powiedzieć, że ktoś nam ten Kościół narzucił i w tym Kościele są jacyś źli ludzie, bo jakaś masoneria działała. Oczywiście, że tutaj są różne czynniki, różne tylko że pamiętajmy, że jednak, znaczy, bo jak zadamy sobie pytanie, tak się zastanowimy, jak ten polski Kościół, który my znamy, znaczy na tyle, na ile my go znamy, jak jego obraz odpowiada temu obrazowi polskiego społeczeństwa, który my znamy. No to 50%, 40% na PO i tu też na PO. I tak dalej, nie? Znaczy, także tutaj jest to ten, znaczy, jeszcze raz, znaczy możemy coś, możemy próbować stawiać takie hipotezy i one są jakoś prawomocne, że gdzieś tu działa jakaś piąta kolumna, jakaś masoneria, jacyś wrogowie Polski i nam podsuwają, wciskają także poprzez Kościół, tylko że musimy pamiętać, że po pierwsze, Królową Polski jest Matka Boża, po drugie, bramy piekielne go nie przemogą, po trzecie, Duch Święty czuwa w Kościele i po czwarte, że mamy to, na co w jakimś sensie zasługujemy, to znaczy no, jest to odzwierciedlenie pewnego naszego generalnie stanu. Czyli wracając, w XVIII wieku mieliśmy najgorszy możliwy biskupów i kapłanów w swojej historii i bo tacy myśmy byli. Prawda? To myśmy doprowadzili do rozbioru. Znaczy, to był jakiś moment moralnie i duchowo strasznie ciężki w historii Polski. W XIX wieku zaczęli się pojawiać matki Polki, ludzie kochający Polskę, oddający dla tej Polski życie i w Kościele Polskim to samo. Znaczy, i to Duch Święty nam pomagał w niesamowity sposób. To kiedy jeden z historyków Kościoła mi opowiadał, jak Rosjanie zyskali możliwość mianowania biskupów, znaczy jakoś to, już nie wiem jak, ale zyskali i mianowali biskupów w Siedlcach. I tak, pierwszego mianowali alkoholika, degenerata. Znaczy chcieli rozwalić polski Kościół. Mianowali alkoholika, degenerata i po roku go wywieźli na Syberię, bo natychmiast przestał pić, jak został biskupem i natychmiast stał się, zaczął bronić wiary, moralności i polskości. Wywieźli go na Syberię, mianowali jakiegoś tam homoseksualistę, narkomana. To samo, natychmiast po wyświęceniu go na biskupa zaczął się tak zachowywać, że znowu go wywieźli na Syberię. Czyli tu pokazuje, że tylko że Duch Święty działa, znaczy łaska to jest pomoc udzielona człowiekowi.